Przyjrzymy się teraz dwóm zadaniom dotyczącym ruchu jednostajnie przyspieszonego. Nie będziemy ich rozwiązywać do końca, po prostu sobie je przeanalizujemy, zobaczymy, co w nich jest dane, co w nich jest szukane i spróbujemy pomyśleć też nad tym, które z tutaj wypisanych równań, które znamy już z nauki kinematyki, które z tych równań nam się przyda do rozwiązania tego zadania. I tutaj uwaga moja jest taka, że no te równania trzeba dobrze rozumieć. Zachęcam Cię do obejrzenia wszystkich filmów dotyczących przyspieszenia, bo w tych filmach sobie te równania wyprowadzamy, analizujemy i staramy się zrozumieć, skąd one się biorą. Natomiast kiedy już się je rozumie, to można ich używać w zasadzie tak, jak się używa kalkulatora. To znaczy, jeśli rozumiesz wszystkie operacje, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, to w zasadzie już niewiele myśląc możesz do kalkulatora wstukać sobie swoje dane, swoje jakieś liczby i otrzymać wynik i być pewnym, że to, co otrzymujesz, jest zgodne z rzeczywistością, o ile oczywiście rozumiesz to, co piszesz, prawda, w tym kalkulatorze. I dokładnie tak samo jest tutaj. Jeśli masz przeanalizowane i zrozumiane te równania, no to potem możesz ich po prostu już używać tylko tych wzorów jak maszynek do otrzymywania wyniku. I z kolei, żeby je stosować w ten sposób, no to w zadaniu trzeba dobrze zidentyfikować dane oraz szukane i zastanowić się, które równanie najlepiej się nada do rozwiązania problemu. Że zacznijmy. Więc tak, mamy. Pociąg porusza się z przyspieszeniem równym 1,35 m/s². Ile czasu zajmie mu rozpędzenie się od spoczynku do maksymalnej prędkości wynoszącej 80 km/h? Dobrze, więc pierwsza rzecz, którą mamy daną, to jest przyspieszenie. Tak? Przyspieszenie możemy sobie wpisać tutaj 1,35 m/s². Pytanie, które nam tutaj jest postawione, ile czasu zajmie, tak? A więc szukaną jest wielkością na pewno jest czas. Dobrze, ile czasu zajmie rozpędzenie się od spoczynku, czyli skoro od spoczynku to znaczy, że prędkość początkowa to było 0 metrów na sekundę, czy 0 km na godzinę, to już nie takie ważne, bo nie będziemy teraz rozwiązywać zadania. Dopiero gdybyśmy chcieli je rozwiązywać, to ważne byłyby jednostki. A prędkość końcowa, ponieważ tu mamy powiedziane rozpędzanie od spoczynku do maksymalnej prędkości wynoszącej 80 km/h, to oznacza, że końcowa prędkość to jest 80 km/h. Tak, tutaj przemieszczenie w ogóle nie występuje, a wobec tego ten wzór zawierający przemieszczenie nas nie interesuje, ten zawierający przemieszczenie też nas nie interesuje i ten zawierający przemieszczenie też nas nie interesuje. Z kolei o ten wzór, który zawiera prędkość początkową, prędkość końcową oraz przyspieszenie i czas nam się doskonale nada do rozwiązania tego zadania, prawda? No bo spójrzmy jeszcze raz. To przyspieszenie mamy, prędkość początkową mamy, prędkość końcową mamy, a czasu szukamy. Tak więc ten wzór nam się dobrze nada do rozwiązania problemu. Tylko tutaj właśnie trzeba uważać na jednostki akurat w tym zadaniu, bo tu mamy metry na sekundę kwadrat, a tu kilometry na godzinę, także gdybyśmy już się zabierali za rozwiązanie, to byśmy musieli na to zwrócić uwagę, natomiast teraz nie musimy na to zwracać uwagi, możemy iść dalej. Do kolejnego przykładu. Stojący samochód zaczyna się poruszać z przyspieszeniem 2,4 m/s². Jaką drogę pokona i jaka będzie jego końcowa prędkość po 12 sekundach takiego ruchu? Więc tak, co mamy dane? Po pierwsze mamy dane przyspieszenie 2,4 m/s². Po drugie mamy powiedziane, że stojący samochód, czyli że prędkość początkowa wynosi 0. I oprócz tego jeszcze mamy dane, ile czasu trwał ten ruch. 12 sekund, tak? Rozpoczął się z prędkością zerową i trwał 12 sekund. Natomiast pytani jesteśmy o dwie rzeczy. Jaką drogę pokona i jaka będzie końcowa prędkość. No więc tak, końcową prędkość możemy policzyć znowu bardzo łatwo z tego wzoru, prawda? Bo mamy prędkość początkową, mamy przyspieszenie i mamy czas, więc najprościej będzie nam użyć tego wzoru do rozwiązania konkretnie tej części problemu. Natomiast pokonaną drogę możemy teraz już policzyć na kilka sposobów. Możemy, używając, nawet nie rozwiązując jeszcze tego, możemy użyć tego wzoru, prawda? Bo znowu mamy
prędkość początkową, mamy czas i mamy przyspieszenie. I to są jedyne rzeczy, które są tutaj wykorzystane, ale mając już prędkość końcową, możemy również, jeśli chcemy, możemy również użyć tego wzoru. Z kolei w odwrotnej kolejności, gdybyśmy chcieli liczyć, na przykład byśmy najpierw z tego wzoru, z tego wyznaczyli sobie pokonaną drogę i mając ją chcieli wyznaczyć końcową prędkość, to byśmy mogli wtedy użyć tego wzoru, natomiast nie jest to najprostsza droga. Tutaj wydaje mi się, że również widzisz, dostrzegasz to, że obliczeniowo najłatwiejszy jest ten wzór, bo tutaj nie musimy podnosić do kwadratu, ani niczego takiego nie musimy robić, tylko po prostu liniowo wstawiamy prędkość początkową plus przyspieszenie razy czas i wychodzi nam prędkość końcowa, bardzo proste, prawda? I ten wynik możemy na przykład wykorzystać w tym wzorze, albo nie korzystając z niego, możemy po prostu policzyć pokonaną drogę z tego wzoru. Także sposobów jest wiele i teraz jeszcze takie przypomnienie czegoś, o czym już mówiliśmy, że w takich ruchach jednowymiarowych, tak, wzdłuż jednej prostej, gdzie wybór jest, żeby poruszać się albo powiedzmy prawo, albo w lewo, tak, to wielkości wektorowe, typu tam właśnie prędkość, przemieszczenie, przyspieszenie, żeby określić ich kierunek, możemy ten kierunek określić przez znak wartości tego wektora. Możemy się umówić, że wszystkie wektory o wartości dodatniej to mają zwrot tutaj powiedzmy w prawo, a wszystkie o wartości ujemnej mają zwrot w lewo. To jest taka umowa, konwencja znaków, która nam wiele, wiele ułatwi. A druga sprawa jest taka, że być może da się to zauważyć z tych dwóch przykładów, szczególnie z drugiego, że w momencie, kiedy znamy trzy z tych pięciu wielkości, czyli pokonanej drogi, prędkości początkowej, końcowej, przyspieszenia i czasu. Jeśli z tych pięciu znamy trzy, to pozostałe dwie już możemy znaleźć. Jeśli znamy cztery, to możemy znaleźć piątą i to na więcej niż jednym sposobem zazwyczaj. Natomiast jeśli znamy mniej niż trzy, jeśli znamy tylko dwie, no to już jest za mało. To już brakuje nam danych wtedy. Na to chcę zwrócić Twoją uwagę. I mam nadzieję, że ten film pokazał Ci, jak postępować z podobnymi problemami, jak identyfikować dane i szukane, jak wybierać odpowiednie równania do rozwiązania problemu. I zachęcam Cię, tak dla własnego, dla treningu, do rozwiązania tych zadań, chociaż oczywiście cel tutaj, tak jak mówię, filmu był taki, żeby skupić się na wyłuskaniu danych i zidentyfikowaniu odpowiedniego wzoru, który pozwoli nam rozwiązać problem.